Cześć, siemanko, dzisiaj Wam pokażę, jak zainstalować Trackbooka. Jest to system, który liczy nam geometrię wszystkich gier, Eurodrack i Amerykana. A więc dajecie rejestrację do logowania. Tutaj się logujecie. Podajcie swoje e-mail i hasło. Dajcie zapamiętaj. Zaloguj się. To jest ich załatki jak strona główna. Czyli tutaj Wam pokazuję takie różne rzeczy. Dziennik gracza, czyli Wasze statystyki miesięczne. Tutaj sobie to włączę. No i tutaj macie te różne właśnie kilometry, skąd jechaliście. Później macie zakładkę firma, profil firmy, czyli te wasze firmy, takie różne tablice. Tutaj sobie normalnie piszecie na ścianie firmy. Pracownicy, są to wasi pracownicy lub waszego szefa. Później dyspozytornia, tutaj macie zakładkę, gdzie tworzycie swoje ładunki lub ktoś wam tworzy. Tu macie zarządzanie firmą, czyli statystyki, jakie statystyki, ustawienia, podgląd logów i statystyki wewnętrzne. Później macie mapę ETS-a lub ATS-a. No i tutaj wam pokazuję, gdzie to jest. No i tutaj macie statystyki, tu już takie mniejsze. No i wchodzicie w pobranie trackbooka. To się wam pobiera. Trochę nam to zajmie, to już nie opowiem. Tu macie zakład jeszcze konwoje. Różne firmy tworzą konwoje. Lista firm, to tam jest lista firm wszystkich na Trackbooku. Lista użytkowników. Tam macie różne rzeczy o innych graczach, forum, premium. Możecie sobie kupić na tej stronie. Jak widać, miesiąc kosztuje euro 50 centów. No jakoś się nam to pobrało, to dajemy to. Tu dajemy setup. No, tutaj dajemy tak. OK. I dajecie browse ETS. Czyli wchodzicie w ten komputer. Jest chce pliki programów. Później wchodzimy w Steam Apps, Common, Eurotrack, Bing i tu. No i to wszystko. Jak Wam się spodobał film, to zostawcie lajka i suba. Dzięki i do usłyszenia.